Settle down. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w sinseju. Na początek 12,99 przepiękne sztuczne jacynty, ale jakże pięknie wyglądają. Do Sinseja wpadła wiosna na całego. Zobaczcie, tu mamy kolejne kwiatuszki, cena 5,99 za taką gałązkę. Gałązka ma 47 cm wysokości. Kwiatków jest naprawdę sporo, są one w dwóch kolorach, są jeszcze białe. Mamy też przepiękne wazony po 20 zł bez grosza. Zobaczcie jaki piękny pastelowy róż, taki delikatny, stonowany, lekko tłoczony. Mega, naprawdę jest tak wiosennie teraz w Sinsay. Oczywiście Wielkanocna kolekcja też wpadła, ale dzisiaj wiosna, wiosna wyczekiwana już przez wszystkich. Tutaj taca lustrzana. Jakże popularna 30 zł bez grosza, 25 cm średnica. E, bardzo fajnie wykonana, nic tutaj wiecie, się nie poruszało, nic się tutaj nie działo. Trzymałam jedną ręką, dosyć ciężkie, więc widać, że dobrze zrobione. No i tu zobaczcie na no, takie ładne szklanki przepięknie wyglądają takie, wiecie, 19-13 e, zł, jak i 19. Takie ładne syrenkowe, jak to się mówi. Ale przez to, że jest tak um, dziwny kształt, 250 ml, to one po prostu się niesamowicie mienią. Um, tutaj mamy takie pudełeczka na jakieś drobiazgi, skarby, na biżuterię, e, całe szklano lustrzane koszt 30 zł bez grosza z takim ładnym złotym łańcuszkiem po boku, z zapięciem. Bardzo ładne, efektowne. Myślę, że równie dobrze możemy tam jakąś dekorację sobie zrobić i też to będzie przepięknie wyglądało. Niekoniecznie musimy wykorzystywać to na biżuterię. Tutaj z tej samej kolekcji mamy taką tacę, właśnie z lustrzanym spodem. Odkładam, bo wiecie, w jednej ręce to wszystko mało stabilne. Złota obwalutka, lustrze, lusterko na dole, koszt 30 zł. Bardzo długa, ładna dekoracja, też porządnie wykonana. Nie mam tutaj się do czego przyczepić. No, naprawdę, tutaj pod tym kątem, jakościowo, naprawdę są bardzo fajne rzeczy. No, i tu mamy pierwszą wiosenną. Hello Spring, mamy pierwszą wiosenną e, świeczkę i powiem wam: świeczka ma bardzo ładny, delikatny, kwiecisty zapach. Typowa taka łąka, koszt 13 zł. Mm, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie. Byłam w szoku. Tutaj mamy już lampki w nowym stylu. Koszt 20 zł. Lampka ma 20 cm wysokości, bardzo ładnie się prezentuje i jest na baterie. Co dziwne, bo ja szukałam kabla, mówię, gdzie on się zawinął, a tam wkład na baterie także też fajne bardzo rozwiązanie nawet i na zewnątrz postawić sobie jak siedzimy na tarasie no i znowu hyacynty zobaczcie tym razem piękny taki liliowy kolor naprawdę hyacynty znikają mega szybko więc warto je kupować jeżeli wam się podobają a bardzo naturalnie wyglądają i ja się na pewno na nie skuszę tutaj mamy kotka kubeczek ze złotymi uszkami i e, tu mamy bardzo fajne takie mm, koszyki w takim bardzo popielatym, ładnym różu wiecie co, mają świetny materiał i fajne obicie wewnątrz 23 zł, takie welurowe są bym powiedziała z metalowymi obwalutkami no i mają też taki dekoracyjny złoty uchwyt tu mamy kolejną świeczkę kolejna złota i na niej bardzo widać palce więc trzeba uważać, koszt 16 zł, ale również przepięknie pachnie nie wiem jak to z trwałością, jak ten zapach unosi się w domu, ale myślę, że nawet w takim pomieszczeniu jak łazienka postawić taką świeczkę odkrytą nieodpaloną, to ona i tak zapach da. Tutaj za 7-8 zł mamy taki wazonik na drobne kwiatki, na przykład z łąki jak nazbieramy coś mniejszego. Tu mamy taki bardzo nietypowy wazon, zobaczcie, takie koło. Koszt 30 zł, bardzo fajnie wygląda, bardzo lekki, a z pozoru wyglądał jednak na taki, wiecie, ciężki, kamienny, toporny, a bardzo lekki był. Tutaj mamy kolejne kwiatuszki i piękny stojaczek 26 zł. Miska na takiej podstawie. Bardzo ładnie to wyglądało, i myślę, że to się zarówno może przydać i w salonie, i przy toaletce, i w kuchni. No, naprawdę, wykorzystamy to w sumie w każdym pomieszczeniu, bo elegancko to po prostu wygląda. No i mamy też woski. Ten o zapachu takich świeżych, fajnych kwiatów. Koszt wosków 8 zł za 8 kostek, więc bardzo fajna cena. A tutaj oczywiście mamy piwonie. No, i mamy też takie sztuczne bukieciki. Zobaczcie, jak fajnie wygląda już z Doniczką, koszt 16 zł. Doniczka, jakby taka kamienna i bukiecik takich fajnych kwiatów na wiosnę. Bardzo ładnie to wygląda. Mi się osobiście bardzo podoba i w ogóle nie widać z daleka, że to są, wiecie, sztuczne takie kwiaty. Tu mamy kolejną podstawkę, czy do Łazienki, czy do salonu. Koszt 30 zł. Naprawdę jest bardzo duży wybór w Sensei, jeżeli chodzi o wielkości, szerokości, długości. E, można stworzyć sobie bardzo fajną kolekcję. No i kolejną rzecz, jaką wypatrzyłam, to jest e, taka ładna poduszka w takim srebrzystym kolorze. 30 zł, 45x45. 45, oczywiście ze ściąganą poszewką. Bardzo ładny, mieniący kolor. E, bardzo ładnie myślę, każde wnętrze nam tutaj ona ozdobi. W delikatne listki, kwiaty, no i mamy też wianuszki. Myślę, że do tych wianuszków można jeszcze co nieco podokładać, bo są dosyć delikatnie ozdobione, koszt 13 zł, wielkość 25 cm średnicy. Ale myślę, że tutaj już wiecie, taki start jest zrobiony. Tu mamy bardzo fajne, takie miętowe poszewki na poduszki 40 na 40 koszt 10 zł. Poszewka jest welurowa. Z takimi fajnymi, złotymi, miniącymi dodatkami. Z obu stron jest w identycznym kolorze. Tu już mamy taką bardziej łąkę kwiecistą. Może nie tyle łąkę, co obrzeża jeziora. Też bardzo ładnie wygląda. Z jednej strony kolorowa, z drugiej strony już mamy jednak. Taki normalny, czysty wzór, koszt również 9 zł tutaj w kolorach różowych, bardziej do takich um, dziewczęcych pokoi, ewentualnie do salonu, gdzie mamy dodatki takiego pudrowego, fajnego różu stanowanego. Dokładnie chyba ten sam wzór, co na tej poduszce, poszewce na górze, również 10 zł, tylko właśnie w odcieniach. Tutaj bardziej różu. Jest sporo takich poszewek. Bardzo ładnie wyglądają i bardzo miły materiał, jeżeli nie macie jakiegoś wiecie wstrząsu, jak widzicie, welur. Te różowe poszewki też mi się podobały po 13 zł. Takie wiecie, w paseczki, jakby tłoczone. Poszewka na poduszkę o wymiarze 40 na 40 Tutaj już mamy na przykład zasłony, i patrzcie, zwróćcie uwagę, w końcu pojawiły się zasłony w pełni zaciemniające. Wymiar 140x260 za jedną sztukę. Jest to zasłona na kołach. Koszt takiej zasłony 50 zł i zobaczcie, zwróćcie uwagę, że jest, oni w, jest ona w pełni zaciemniająca. Ktoś się mnie ostatnio pytał, czy gdzieś są tańsze zasłony w pełni zaciemniające. Jak najbardziej, tylko trzeba sprawdzić, czy wymiar szerokości okna nam pasuje, czy nie trzeba wziąć więcej. Tu już mamy taką bardziej mieniącą, raczej z, nie jest zaciemniająca, jest bardziej taka firankowa. Um, wielkość taka sama, 140x260 i koszt 36 zł, ale bardzo fajna w takim bardziej kolorze, bym powiedziała, szarości. Niż beżu. Tutaj na przykład mamy średnio zaciemniającą, a wygląda jednak ten welur na taką mocno zaciemniającą. 46 zł kosztuje. I one tutaj akurat były tylko w tych szarych kolorach. Wielkość ta sama, 140 szerokość, 260 długość. I również na karniejsze takie na kołach, czyli nakładane. No i nie wiem, powiem Wam, czy to faktycznie nie jest do końca taka zaciemniająca. Wydawałoby mi się, że ta bardziej zaciemni od tamtej. No, ale producent sugeruje jednak inaczej. Mamy też bardzo fajne wazony, mega mi się one spodobały, no i koszt takiego wazonu to był 26 zł. No, i ten wazon by świetnie pasował do moich wnętrz, więc przy okazji wam pokazuję, co sobie wypatrzyłam i powiem wam, tak czaje się, czaje i chyba się w końcu nie zaczaję, Bo mi wykupią te wazony, a mi się mega podobają, bo one mają taki granatowy kolor z złotym dołem. Tutaj mamy na przykład w takich odcienach zieleni, ale zobaczyłam, że to jednak wyprzedaż. Tutaj mamy kolejne plecione kosze. Taka fajna, gruba plecionka. 26 zł na przykład na nici, na jakieś tam igły, na jakieś robótki. Jak sobie robimy coś na włóczkach, to wiecie, wrzucić później motek i, i druty tutaj. Myślę, że to da się wykorzystać na wiele sposobów. Bardzo fajnie to wygląda, bardzo elegancko. Tu jest złożone. No i teraz przechodzimy do dywaników. Słuchajcie, tych dywaników trochę znalazłam, i niektóre zrobiły na mnie wow. Zobaczcie, wielkość mamy 60 na 90, koszt 60 zł, bardzo duży i bardzo ciężki był ten dywanik. Myślę, że też się fajnie przyda, nawet czy w kuchni. Czy gdzieś tam, wiecie, pod jakimś fotelem fajnym? Myślę, że te takie kulki pozwijane to też fajnie będą masowały stopy, jak będzie się chodziło gołą stopą po tym. Bardzo ładny, bardzo taki, powiem Wam, że kojarzy mi się z takim ciepłym domem, z takim kominkiem. Tu już mamy coś takiego bardziej, co bym rzuciła gdzieś na taras. Wielkość taka sama, koszt niższy 20 zł. Dobrze spojrzałam? Przepraszam, jak się pomyliłam, ale wydaje mi się, że tak. Ten też mi się bardzo spodobał. Właśnie na balkon, na taras gdzieś, wiecie, takiego można rzucić. Koszt 40 zł tutaj. Bardzo fajnie wygląda, w takich kolorach bardziej brązu. I bardzo taki gruby, porządny, tkane, więc e, no, na pewno nie jest to dywanik, gdzie wiecie, w butach po tym chodzimy, bo myślę, że w pralce będzie to ciężko wyprać, ze względu na to, że on jest po prostu ciężki sam w sobie, a jak namoknie wodą, to myślę, że będzie w ogóle już mega ciężki i ten dywanik zrobił na mnie największe wrażenie. Zobaczcie, jaka jest piękna, złota nitka tkana. Tutaj e, nie oddaję tego aparat, nie mogłam ująć nigdzie tego ładnego i byłam w szoku, bo to jest na wyprzedaży. Rozmiar jest 90x120, kosztuje 60 zł. To jest Scentsy w Skander Shopping w Lublinie, jakby ktoś był zainteresowany. Dzisiaj tam byłam, nadal te dywaniki były. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ta nitka się tak przepięknie błyszczała. On jest tak porządnie grubo zrobiony, że aż jestem w szoku, że one nadal są. Tutaj mamy nowe poszewki. Kolejne 45 na 45 za 10 zł. W takich kolorach, bym powiedziała, kredowych z lekkim czarnym nalotem obrazek sugeruje berze. to jest jednak taki biały, przełamany. Tu już mamy welurowe poszewki po 10 zł 40 na 40, 40, ale takie delikatne, wiosenne, białe, takie ładne kwiatki. Więc jak szukacie poszewek w Sinseju, znajdziecie ich ogrom, w przeróżne kwiatki, w przeróżne wzory i w różnych tonacjach do różnych pomieszczeń. Tutaj już znalazłam wyprzedaż. No i co oczywiście musiało być? Najbardziej klasyczne plastikowe talerzyki. E, po 8 zł na jajka chyba każdy w domu coś takiego ma. Tutaj mamy komplet misek w wiosennych, fajnych kolorach. Miski kosztują 20 zł, są trzy sztuki. E, takie miski albo podobne raczej też każdy w domu ma, bo to są bardzo uniwersalne, porządne, potrzebne wszystkim miski w kuchni. Tutaj mamy takie stojaczki na jajka, koszt 16 zł, za dwie takie podstawki na jajeczka. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak świeczniki. No i tu mamy takie plastikowe po cztery sztuki pakowane: białe, zielone, żółte. I koszt tego powiem Wam, że nie zauważyłam. Chyba tam nie było polskiej ceny. Tu mamy bardzo fajne filiżanki. Koszt 10 zł, pojemność 430 ml, i te filiżanki są, jakby wiecie, robione na jakimś kole garncarskim. I dodatkowo na górze miały taką fajną złotą obwalutę, i są też w czarnym kolorze, takim bardzo błyszczącym. Na górze ze srebrną chyba obwalutką, te były. Tak mi się wydaje. Bardzo ładnie wyglądają, fajna pojemność. Tu mamy jeszcze kolejne wazony na raczej wiecie: typowo jedną różę jakiegoś jednego kwiatka, koszt 40 zł. Hmm, średnica tutaj 24 cm, 20 cm wysokości, więc tutaj już jakiegoś bukietu większego nie włożymy, ale pojedyncze kwiatki tak. No, i na sam koniec do pożegnania: przefantastyczne pudełko do przechowywania różnych rzeczy za 16 zł. Kwieciste. Mam nadzieję, że przegląd wiosenny Wam się spodobał i czekacie na wiosnę, tak jak ja. Do zobaczenia.